Potem, gdy się to stało, rzekł Pan do Abrama w widzeniu, mówiąc: nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą Twoją i bardzo obfitą nagrodą Twoją. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 1 werset. Czego jeszcze potrzebujesz? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, Abram odniósł dwa wielkie zwycięstwa. Najpierw uratował Lota, a następnie oparł się pokusie króla Sodomy. Był w stanie dokonać obu tych rzeczy, polegając na swoim Bogu i korzystając z zasobów dostarczonych przez Melchizedeka, króla Salem, który jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Po tych zdarzeniach słowo Pańskie zostaje ogłoszone Abramowi, przygotowując go do innego rodzaju trudności. Miało być więcej wewnętrznych walk. Często po wielkich zwycięstwach wróg atakuje poprzez wątpliwości, obawy i niepewność. W naszym wersecie widzimy, jak Pan zachęca Abrama poprzez swoje słowo, mówiąc: nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą Twoją i bardzo obfitą nagrodą Twoją. Pan chciał, aby Abram polegał na nim, a nie na zwycięstwach, ani na własnych zdolnościach. Abram właśnie odmówił przyjęcia darów od króla Sodomy, który jest obrazem władcy tego świata. Wiara, która pokonuje strach, to wiara, która polega na Słowie Bożym. Słowo Pana we właściwym czasie mówi: nie bój się. Słowa te w tym miejscu padają po raz pierwszy w Piśmie Świętym, ale są powtarzane często przez całą Biblię. Bożym lekarstwem na nasz strach jest przypomnienie nam, kim On jest. Ja jestem Twoją tarczą, Twoją niezmiernie wielką nagrodą. On jest wielkim jestem i On nam wystarczy, by zaspokoić każdą naszą potrzebę i ugasić każdą naszą wątpliwość. Zapewnił też Abrama, że jest jego tarczą dla ochrony i niezmiernie wielką nagrodą na zaopatrzenie. Jako tarcza jest on w stanie ugasić wszystkie ogniste strzały wątpliwości i strachu, które pojawiają się na naszej drodze. On chce, abyśmy byli zajęci tylko nim. On jest naszą niezmiernie wielką nagrodą. Przyjacielu, czego jeszcze potrzebujesz? On jest w stanie. Potem, gdy się to stało, rzekł Pan do Abrama w widzeniu, mówiąc: nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą Twoją i bardzo obfitą nagrodą Twoją. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, werset 1.